Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie na kanale Enjoyment Family. Ja jestem Krzysiu, a za kamerą jest Marta. Hello! Dzisiaj to, na co czekaliście wszyscy, czyli w końcu będzie pyszna, niesamowita goloneczka. Goloneczka dzisiaj wpadnie. Upieczemy sobie ją, pokażę wam dokładnie, jak ją zrobić. Mamy też przygotowane przyprawy. Możecie skorzystać sobie z przypraw, które kupicie, czyli jakieś tam przyprawy do karkówki, bądź z przypraw, które my zaproponowaliśmy. Mamy taki autorski przepis mieszanki przypraw do pieczeni, do golonki. Właśnie chwilę temu to rozpisywaliśmy, żeby wiedzieć, ile wam to rozliczyć na łyżeczki. Robimy dzisiaj dwie wersje golonki. Jedna będzie ze skórą, druga będzie bez skóry. Będziemy potrzebować do tego na pewno żaroodporne naczynie, w którym to wszystko zrobimy. My użyjemy dwa żaroodporne naczynia, bo mamy bardzo wielkie, pyszne golonki. Do golonki będziemy oczywiście potrzebować golonkę. Do tego będziemy używać też pieczarki. Tutaj jest pół kilo pieczarek. Do tego kilogram kapusty kiszonej. No i oczywiście przyprawy. I jeszcze piwko. Piwko też będzie potrzebne, nie po to, żeby go pić podczas robienia, chociaż łyczek zawsze można zrobić. Informacyjnie, możecie zrobić sobie tą golonkę, iść trochę na skróty, na gotowca. Tutaj mamy gotową przyprawę do karkówki, którą możecie kupić po prostu w sklepie. I takich przypraw na taką ilość golonki potrzebujemy gdzieś około 2 sztuki. Natomiast my będziemy wam pokazywać nasz przepis na taką przyprawę, którą sobie możecie zrobić i włożyć na przykład do takiego słoiczka, mieć ją na później odłożoną. Ona się sprawdza zarówno do karkówki, jak i do żeberek, do pieczeni, do łopatki wieprzowej, w zależności co chcecie, natomiast ten zestaw przypraw świetnie się sprawdza w każdym tego typu przypadku. Pokażę wam teraz, co potrzebujemy do tej przyprawy, aby ją zrobić. Tutaj mamy gdzieś około 60 gram przyprawy, czyli to są mniej więcej 2 opakowania takiej gotowej przyprawy do karkówki i tego typu rzeczy. Wiadomo, że możecie to powielić, zrobić tego więcej, mieć to na dłużej, zapakować, zamknąć w słoiku. I co potrzebujemy? Jest tego dość sporo, ale smak jest wyśmienity, więc warto. Tutaj mamy jeszcze jedno, bylibyśmy zapomnieli. Mamy tutaj 1,5 łyżeczki kolendry, łyżeczka pietruszki suszonej. Mamy tutaj 1,5 łyżeczki tymianku, 2 kopiate łyżeczki papryki ostrej, 1 łyżeczka papryki słodkiej i 1 taka duża albo 1,5 łyżeczki papryki wędzonej. Ona jest bardzo ważna, nadaje taki smak, charakterystyczny zapach tej golonce. Tutaj mamy 2,5 łyżeczki czosnku, 2,5 łyżeczki soli, w zależności, to powinno wystarczyć, mogą być nawet 3 łyżeczki, bo tej golonki jest dość sporo, do tego jest jeszcze kapusta, pieczarki, więc ta sól no, ma się gdzie wchłonąć. Mamy tutaj 2 łyżeczki cebuli suszonej w płatkach i tutaj 1 łyżeczka gorczycy, tylko gorczycę kupujecie w taki sposób. Ale 1 łyżeczka tego typu gorczycy będzie bardzo problematyczna podczas jedzenia, bo ona nie mięknie, ona jest twarda, ona jest nieprzyjemna w gryzieniu, więc warto tą gorczycę zamienić na taką opcję. Jak to zrobić, zaraz wam Krzyś pokaże. I ona robi się nam w takie płatki, przez co od razu daje nam fajny zapach, fajny smak, fajny aromat i jest do zjedzenia. Nikt nie musi ściągać tych ziarenek gorczycy z mięsa. I ostatni składnik to pieprz świeżo mielony i mamy tutaj 0,5 łyżeczki do 1 łyżeczka, w zależności jak lubicie ostre, on też daje aromat. Ja lubię taki świeżo zgnieciony, także to jest ostatni składnik tego wszystkiego, co będziemy używać. Zacznijmy sobie od tego, jak z takiej gorczycy zrobić taką gorczycę. Ja to robiłem po prostu w woreczku. Bierzemy sobie gorczycę, która jest jeszcze w kulkach, przesypujemy do woreczka. Tak. Rozkładamy sobie, tu możemy sobie trochę zawinąć, żeby nam to nie wychodziło. I teraz pierwsze co, bierzemy sobie takiego tuczka albo jakiegoś innego tuczka i porozgniatajmy to trochę. I bierzemy wałek i jeździmy tak długo, aż zrobi nam się z tego właśnie taki proszek. Chyba, że ktoś ma moździerz, to nie musi tego tak robić. Tak. I teraz przechodzimy do gotowania. Zaczniemy sobie od zmieszania wszystkich przypraw, o których mówiła Marta, więc wrzucamy wszystkie do jednego pojemniczka. I wszystko mieszamy. Every moment.
po wymieszaniu wszystkich przypraw zajmiemy się pieczarkami. Pieczarki możemy pokroić ręcznie, po prostu w paseczki, bądź pokroić je przy pomocy takiego robota planetarnego, tylko musimy je trochę podciąć, bo nam się nie mieszczą. No, wystarczy im pourywać nóżki i będzie dobrze. To ja tu strasznie zabrzmiało pourywać komuś nóżki. I tak jak mówiłem, możemy je pokroić ręcznie. Właśnie na takie paseczki. A możemy je zrobić za pomocą robota. To jest przyjemniejsze i szybsze. I teraz nóżki. Pieczarki mamy już pokrojone, więc możemy zająć się goloneczką. Właściwie nie trzeba dużo się nią zajmować, natomiast ja wolę golonkę bez skóry. Marta lubi ze skórką, więc z jednej golonki po prostu ściągniemy tę skórę. Golonki są olbrzymie. Dobrze, ja sobie wezmę, załóżmy tą. Ta będzie moja. Jeśli ktoś nie lubi skóry, to może sobie zrobić właśnie tą moją wersję. Czyli w tym momencie ściągamy całą skórkę. Musimy ją tutaj po prostu naciąć. Nacinamy. Tak głęboko, aż do tłuszczu, żeby widzieć, że skóra nam później będzie schodzić. I odciągając po prostu ścinamy nadmiar tłuszczu razem ze skórą. Nasze golonki wcześniej nie gotujemy. To jest nasza wersja, w której nie gotujemy golonek przed tym, jak je włożymy do piekarnika. Z tego względu, że my dodajemy do nich piwo. I one w tym piwie się już gotują, jednocześnie pieką. Golonka nam się teraz zmniejszyła. Tutaj mamy skórkę. Tej skórki nie rzucajcie, ona jest super do zupy na przykład fasolowej. Dla mnie skóra w golonce jest też nośnikiem smaku i ona jest tak mega smaczna jak zrobiona, że... Czyli mamy wersję ze skórą i wersję bez skóry. Wersja Martusi, wersja Krzysia. Obie są pyszne. Wygląda jakbym jadła o wiele więcej. Ja nie jestem w stanie zjeść całej tej golonki, bo generalnie golonka jest takim dość sporym mięsem, jak zobaczycie. No niby tam jest duża kość i tak dalej. Natomiast to można było podzielić na przykład 4 osoby spokojnie. No spokojnie, tak, tak. My tego nie zjemy w jeden dzień, będziemy to jedli... Dnia następnego. Więc teraz od razu sobie wymaczamy to wszystko w przyprawach. Weźmiemy sobie goloneczki i przyprawy. Zasypiemy to wszystko w przyprawach, żeby one przeszły tymi przyprawami. Golonkę ze skórą przed posypaniem przyprawami warto sobie ją ponacinać, żeby wszystkie smaki doszły głęboko. Także przecinamy aż do samego mięsa. O, w taki sposób robimy sobie takie przeręble. I taką golonkę posypujemy. Ładnie wklepujemy. Musi być wklepane, bo jak nie wklepiecie, to nie będzie taka smaczna. To tak mówią, na przykład mięso mielone czy coś tam, że trzeba uklepać. Musimy to zrobić w dwóch pojemnikach, bo z racji, że golonka jest dość spora, to niestety nie jesteśmy w stanie zamknąć z tymi wszystkimi dodatkami w jednym naczyniu żaroodpornym. Bierzemy teraz kapustę kiszoną i rozkładamy sobie ją na dnie pojemnika. Tak delikatnie po prostu posypujemy tutaj, żeby to tak wszędzie się znalazło. Kapusta tutaj na dole będzie blokować się od tego, żeby się to nie przypaliło. I w drugim pojemniczku tak samo. Tak, tylko na dnie. I przysypiemy to trochę pieczarkami. Pieczarki mamy już pokrojone. Ok. Goloneczka Martusi. Ją tutaj ułożymy tak, żeby się to później zamknęło. Teraz się zamknie. I druga bez skóry. Tutaj. I teraz całość przyłożymy jeszcze kapustą. I tymi pieczarkami.
przygotowane. Została nam ostatnia rzecz, czyli zalanie tego wszystkiego piwem. Bierzemy sobie piwko. Ja to przelałem do kubla, żeby było ładniej. Wy wlejcie sobie to z butelki, bo będzie wam o wiele wygodniej niż mi. Pewnie teraz mi to wszystko pocieknie. Pytanie, czy piwo alkoholowe, czy bezalkoholowe? My używamy piwa alkoholowego. Jeśli chcecie, możecie użyć bezalkoholowe. Ale wydaje mi się, że z alkoholowym smakuje o wiele lepiej. Wszystko musimy teraz przykryć, ustawić sobie piekarnik na 200 stopni. Będziemy to piec około 1,5 godziny. Zobaczymy jeszcze, poinformuję was, jak będę wyciągał, ile ostatecznie to się działo w piekarniku, z tego względu, że to też zależy od grubości naszej golonki. Tu jak widzicie, mamy olbrzymią golonkę, więc może to trochę dłużej potrwać. Więc ustawimy sobie piekarnik na 200 stopni. Góra, górna i dolna grzałka. 200 stopni. Ja ustawiam na razie na jakieś 1,5 godziny. Wkładamy od zimnego, czy...? No ja zawsze wkładam od zimnego. Wkładamy goloneczkę. Golonki jak na wesele. Jeszcze jedno ważne, ja to daję tak na tym niższym pułapie tutaj piekarnika, nie daję na środku, tylko trochę niżej, ale też nie na samym dole. I teraz nie zostało nam nic innego niż tylko czekać, aż nam się upiecze, wyłożymy je później na talerze i zobaczycie, jak pięknie się ciągną i rozpadają i takie są pyszne. To jest nasz przepis, my tak robimy, nie gotujemy jej, więc... Ja wiem, że pewnie pojawi się masa komentarzy, że dlaczego nie gotujemy golonki? Dlaczego nie robimy to tak? Dlaczego nie robimy? Bo to jest nasz przepis i taki wam go podajemy. Gdybyśmy teraz zaczęli kombinować, to już by nie był naszym przepisem. Zróbcie tak i dajcie znać, czy według was ta golonka potrzebowałaby gotowania. O, może tak. Dobrze, czekamy, zgłaszamy się za chwilę. Była w piekarniku 2 godziny na tych 200 stopniach i później jeszcze pół godziny na termoobiegu. Łącznie wyszło 2,5 godziny, nie 1,5, jak mówiłem wcześniej, ale z tego względu, że mieliśmy dzisiaj bardzo grube te golonki. Jak tu i spojrzycie, to zobaczcie, jak mięsko odeszło od kości. Jak ona tutaj się... Wiesz? Tylko bardzo, bardzo gorące, więc ja sobie to chwycę w to, może? O, tak będzie lepiej. Mięso po prostu... A kotuś, nie rób nam odchodzi. Wszystkim tego, ja chcę jeść. Tak wygląda kość po wyciągnięciu, więc tutaj po prostu kosteczki będą tak odchodzić, że możemy je po prostu wyciągnąć. O. Dlatego mówimy, że nie trzeba jej gotować, bo ona jest już wystarczająca. Pyszna. Wykładamy. Widzimy się na talerzu. Ale to ciężkie. Nie zjemy tego wszystkiego naraz, wiadomo. To jest tylko do filmu, żeby było wyglądało ładnie. Także ja się z wami żegnam. Życzę wam również takiej pięknej, dorodnej, pysznej, niesamowitej golonki. I nic innego jak tylko smacznego. My idziemy jeść, a wy wpadajcie na kolejne filmy. Jakbym zjadła taką golonkę, to bym chyba... Wybuchła. Wybuchła, no.
odcinka.